Repetanka muszę sobie zmienić. O. I am, bo ja se eklera jem. O Boże. I am, bo ja go kurra zjem. Krem z niego ulatuje. Cicho, bądź. Powoli jem, ale go zjem. Znowu dysz. Normalne. Przegrali w walce o tytuł, ale dziś ten wyścig... Nagrywasz. Minimum jeden mecz na start zawsze musimy mieć z deszczem, więc... się przyzwyczaję. Aura nas nie rozpieszcza. Pada deszcz, śliska murawa, no ale nie ma co narzekać, trzeba grać. Wyjazd. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. A teraz Tevez. A. Czy utrzyma się przy piłce? A. Nieładnie, oj nieładnie. O, to jest jeszcze gorsze. Kurde. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. Wypad. Świetnie przewidział to zagranie. O kurcze. Kurde. Brawo dla liniowego, jest spalony. Się wrypał. Da. Lichtsteiner, blisko pole karne. No nie. Dobre odebranie. Się nieładnie odbiła. Benzema. No nie, 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 nie. Wykorzysta. No. Jest szansa. Dobre przejęcie, brawo. Przejęli piłkę, popatrzmy. Czułem, że tak będzie, ale i tak zaryzykowałem, nie? Benzema. Nie dał rady obrońca, a teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. No, świetnie to zrobił, choć... No wszedł. Ej, ale Recie miał z przodu. Rany. Prawie migały wylazły. Kurczę, ten mnie straszy. No i dobił. Ty to potrafisz człowiekowi ciśnienie podnieść. Ty też. Kurde. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. No kurde. A ten co tam się tak pokłada? No i wypadł. Nie wiem. Rywala za linię. Ścierpu. Dośrodkowanie w pole karne. Luka Modric. Takimi strzałami go nie pokonają. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. No. Gareth Bale. Teraz Asamoah. Fatalne podanie, no i strata. Cristiano Ronaldo jest znakomitym strzelcem. Nigdy nie przepuszcza okazji do zdobycia bramki. Kurde. No strzela! Cristiano Ronaldo, pięknie, mocno, ale broli bramkarz. To jest parada jak przed jest pachołkami. Drobny, no daj sobie spokój jeszcze. Pachołki, które padają. Sergio Ramos! Jest znakomicie! Ależ miło popatrzeć na tę zdobytą bramkę. Nieczęsto. Szkoda słów. W futbolu takie perełki. Centra z rzutu różnego z lewej strony i wspaniała bramka. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Ma, za daleko poleciała. Z tym podaniem nie było tam partnerów. Benzema. Podaje z powrotem. Di Maria. Świetnie się kurde, ustawił i z małym kątem. Tevez. No, co było? Sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje?
Ja tam nic nie widziałem. Przejęli piłkę, ależ walczą o piłkę. No jeszcze oddałem mu, no. To był przypadek. Nie dojdę. Piłka poza boiskiem. Pożyczyć ci balkonik? Jo. Nagrywasz? Da. Cholera. Pogba. No, i będzie faul. No wiedziałem! Ej, no bo nie mógł mnie przeskoczyć, no! Szedł tak wolno i tak jeszcze na mnie wlazł. No bez sensu. Nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. Chyba było zbyt daleko, by można było go pokonać. Nie ma przerwy, sędzia każe grać dalej. Pogba. Wow. Czy to wykorzysta? Strzela. Ale szmatę puść. Lekko kopłem. Mówię, zobaczymy. Niech leci. Poszła po ziemi, nie? Mhm. Bo już nie pamiętam. No jeden, nie strasz mnie! Ale obrona też mistrzowska. Pachnie mi to golem przy następnej próbie. Kurczę! No rany! Co? Daj sobie spokój! Po prostu trzeba próbować. Teraz zdecydowanie zaatakował. Aż kurde! Nie spróbujesz, to się nie dowiesz, jak to smakuje. Lizanie lodów przez szybkę, co? Di Maria. Będzie groźnie, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają, zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Oj, patrz, kurde. To był przypadek, szczerze mówiąc. Ja w ogóle byłem niegotowy na kopnięcie. Kliknąłem i to jakoś tak zostało w pamięci. Odzyskali piłkę w środku pola. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Juve zdecydowanie no nie. W ataku. Gareth Bale. Ej, kur. No gdzie Świetnie tam? Przewidział to zagranie i przejął. Vidal. Lichtsteiner. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Przejęcie w obronie. Ja myślałem, że wyszła. Ja też myślałem. A teraz Tevez. Kurwa. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Kurwa. O i tak Milik zrobił. Tylko on mu podał. To była taka zmyłka, bo. Najpierw mu podał ze zrogu, puścił ktoś i jak to doszło? Przed bramką na tym polu karnym. No, no. No. Puścił piętką, a Milik podleciał i z dystansu z całą pizdą w bramkę. Ale to w meczu Polska? Gruzja. Aha. No, są urywki bramek na YouTube. Nie musisz tego meczu oglądać. No, no. A Samoa? Tylko mnie to wkurza, że Sebastiana Mille nie wpuszcza. Sebastian Mille jest bardzo dobry, a... I patrz, a ja nie trafiłem. Ale stał, tak wiesz, przygotował się. W ogóle bez wyskoku było, nie? 2-2. Będzie ciężko. No ale to czemu tam tego w ogóle nie wystawia? No nie wiem dlaczego właśnie, kurwa. On jest najlepszy. No może zostawia go sobie tak, wiesz, na czarną godzinę, gdyby coś było nie tak, to wtedy wystawi asa i tyle. I nie chce, żeby w ogóle, wiesz, przeciwnicy widzieli, jak on gra, żeby nie potrafili tego skontrować. O, w Niemczech on właśnie trafił, Mila. Strzał świetny, techniczny, ale czujność wykazał bramkarz. Sergio Ramos! Nie, no myślałem, że to wpada, nie? Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia następnego.
Jesteśmy liderami. Pepe. Tyle lat, nic, nie? Udaje mu się zabrać. Ej, no faul. Jaki faul? A teraz przy piłce Tevez. Dobra wymiana podań. A Samoa teraz? Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Kurde, ale przygrzało w nogę. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kurde, zniżyłem, bo mówię, trafię w swojego. Benzema. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Vidal. Gareth Bale. No ja. 45. minuta. A Samoa? Ja coś mi to podanie nie wyszło. Ależ walka o piłkę. Gareth Bale. Aż kurde, wyciągnął to. Aj. No nie! Już miałem plan, kurde, jak tam podskoczyć do twojej bramki. Tego nie zauważyli, grają jak uskrzydleni. No, rzeczywiście, mimo tej pogody grają jak na skrzydłach. Nieźle, wyrównanie. No właśnie, to jest najgorsze, że wyrównanie. Czekaj, muszę się osmarkać.